Kolega się zachowuje, kolega jest w bokle. Siemano, siemano, witajcie, z tej strony Marek, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina, czyli witajcie, witajcie wszyscy moi kochani widzowie, a jeżeli nie jesteś moim widzem, zachęcam ciebie do zostawienia suba na tym kanale, no i oczywiście zapraszam wszystkich na mojego Discorda, linka macie w opisie tego filmu. Ale przywitanie jak zwykle, szaleństwo, jak mogliście już zauważyć, może nie oglądaliście poprzedniego odcinka, ale zdobyłem arcymistrzowską zbroję, znaczy zrobiłem arcymistrzowską zapomnianą zbroję wiedźmińskiego cechowilka. Buty tutaj oczywiście też są już arcymistrzowskie i tak samo mieczyki również są arcymistrzowskie. Trochę tam przepieprzyłem pieniędzy, ale coś mu tam posprzedawałem, temu sprzedawcy jakieś glify i odzyskałem tą kasę. A teraz będziemy wykonywać misję. Ogólnie to misja taka jest trochę poważna, bo to jest bohater narodowy i temu bohaterowi ktoś ukradł jaja. Więc oczywiście idziemy się do tej rzeźby. O, właśnie tutaj. Jest, jak widzicie, mogliście zauważyć, no chłop nie ma jaj. Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. O, proszę bardzo. Szukamy dalej. O, a to co? Zaschnięta plamka krwi. O, ktoś się przeciął. No przecież nie, rzeźba chyba nie... No, nie krwawiła. Dobra, coś tu jeszcze musi być, widzowie, bo tak to nie może być. Musi się udać. No uda się, byczku. Może, a tutaj co jest? Co to jest? Jest i narzędzie zbrodni. Diamentowy brzeszczot. No i co mi to daje? No to pewnie będziemy musieli... Pewnie tędy wychodził. Albo i nie. Dobra, tutaj nic nie ma, widzowie. No to może z drugiej strony. Nie, no bez sensu. Z drugiej strony, jak z tamtej strony... Uspokój się, chłopie. Jak z tamtej strony wyrzucił tutaj tą piłkę... O, tutaj coś jest. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza. Mocno spryskany wodą kolońską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. No i dobra, i elegancko, widzowie. Idziemy na dół pewnie. Dokładnie tak. I teraz w lewo. Na rondzie prosto. No, idziemy. Ciekawe, gdzie zaprowadzi nas ten zapach. Wiesz, jaka powinna być flaga Nie wiem, jaka powinna być flaga jakiejś tam księżnej. Idziemy. Gdzie nas to zaprowadzi? Jak myślicie, widzowie, gdzie nas to zaprowadzi? Co tu ze plamy krwi to były, czy co to było? O, tutaj to idzie. Tutaj idzie, dobra. Idziemy. O, i do góry. Halo, halo, czy się to kiedyś skończy? Za jasno jest, ewidentnie jest za jasno. Wiele o was mówią, Wiedźminie. Zapach prowadzi do tych drzwi. Pożyczyłem ci na wino. Widzowie, a co się tam dzieje? Co to za dziwne dźwięki? Wchodzę do środka, elo. No witam. O, widzę, że przeszkadzam. To nie jest to, na co wygląda. Słowo honoru. No, potknąłem się, a ona już tam leżała. Co? Hughes, to nie on. Ja... Przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Co? Poczekaj! To nie jest mój mąż. O, proszę bardzo. Że co? Nie twój mąż? Kim jesteś i co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś, bo wezwę straż. Chcę tylko porozmawiać. Uspokój się. Chcę tylko porozmawiać. Wydaje mi się, że nie mamy o czym. Oj, mamy, byczku. O jajach. Ale wprost przeciwnie. Mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie jak na swój wiek. No, zdrowe odżywianie i lampka wina z rana świetnie konserwują. To ciekawe. Naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda Dobry? Każdy w tym mieście o nim słyszał.
Reginald to nasz bohater narodowy. Bohater, powiadasz? Zabawmy się dalej z nim. Rzeczywiście. Skoro jesteś tak świetnie poinformowany, to może wiesz, kto ukradł mu jaja? Ja wszystko wyjaśnię. To... Rosalinda? Wiem, że tam jesteś. Ty i ten twój gach. O, to jest chyba twój mąż. Jeszcze on? To naprawdę nie jest mój dzień. Mam cię, parchu! Stawaj do walki, ty! Zaraz! Co tu się dzieje? Rosalinda, jednego jeszcze bym ci wypaczył. Ale dwóch! Zaraz. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz mnie za naiwnego? Zaraz się oduczę dobierania się do cudzych żon. Oho, dobra, dawaj. Bitka będzie? Wracaj do domu. Nie mam na to czasu. Wracaj do domu. Tak. Tak będzie lepiej. Ja... Nic tu po mnie. No, cześć, bywaj. Szybko poszło. Nie wiem, kim jesteś, ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dzięki za ratunek. Dobra, oddawaj jaja. Nie mam czasu. To teraz może porozmawiajmy. Rosalindo, kochanie, bardzo cię proszę, zostaw nas samych. No dobrze. Przyznaję się. To ja ukradłem te jaja. I nie uwierzysz. One naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj, wyobraź sobie, już 3 razy. 3 razy? Robi wrażenie. Może sobie dostawię? W moim wieku? To więcej niż przez ostatnie 10 lat. Mimo wszystko ukradłeś te jaja i musisz je zwrócić. Słuchaj, a może się jakoś dogadamy? Chyba nie. Ja ci zapłacę. Nie daj się prosić. Dzięki nim znowu czuję się młody. Mogę ci je pożyczyć. Dobra. Może mogę ci je, powiedzmy, pożyczyć na jeszcze jeden dzień. Co ty na to? Jeden dzień to co najmniej kolejne 3 razy. Umowa stoi. No i szybko poszło, dziękuję. A dacie popatrzeć? Chyba nie. Już? Szybko poszło. Nie da się tam jakoś wejść? Gdzie sprawdzić z tyłu? Nie da się. Kurwa. Wszystko pozamykane, co nie klucze? Zamykają chłopy na ten? Dobra. Widzowie, poczekajmy przy medytacja. Zróbmy medytację. Wróćmy tam następnego dnia. No gdzieś tutaj, powiedzmy. 8 rano, odbieram, dałem mu nawet powyżej. Oddawaj te jajca. Jak tam, zadowolony? A weźże daj, że przeszukam ci jeszcze wosk. No, przyda się. A tu co masz? Grzyby, cukierki. O, proszę bardzo, a to? Ej, czekaj, byku. Wróciłem. Cii, nie tak głośno. Obudzisz ją i znowu będzie chciała. Aha, okej. Okay. Rosalindę? Nie. Luizę, jej kuzynkę. Ona ma niewyczerpany apetyt. A ja już nie mogę. A przecież chciałeś. Głowa chce, jak ciało już nie daje rady. Ostatnim razem to myślałem, że serce nie wyskoczy. Masz, weź te jądra i niech lebioda
Macie w opiece. O, to ja teraz idę do burdelu. No może sobie zostawimy, co wy na to? A na północy to jest... Przepraszam. Co tam jest tak chudo, że wina wcale nie piją, tylko bimber pędzą z kopy. No a jak bimber lepszy od wina jakiegoś? No tak naprawdę tutaj sami pijecie ten bimber. Alkoholicy, żule. Chodźmy do baru. Tu jest w ogóle bar. Ale zamknięty, co to ma być? Halo, chciałem do baru. Dobra, oddajmy te jajca i... A to on tutaj jest, dobra. Ładna melodia. Jaka melodia? Co ty gadasz, Gerwancie? Jak? Udało ci się odzyskać jaja Reginalda? Nie. Proszę, odzyskałem je. Niech mnie Lebioda uściśnie, to naprawdę one. Mam nadzieję, że ta drobna nagroda odpowiednio wyrazi moją wdzięczność. No jak? Ciekawe jak drobna. Padnij też jutro na uroczyste odsłonięcie i pogłaskaj Reginalda zupełnie za darmo. Niech stracę. Dobra. O, proszę bardzo. Mówisz, że to będzie otwarcie, to widzowie, wracamy tu jutro. Wrócił! O! Możecie tego przegapić. Idę. Bilety tylko u mnie. Dobra, idę, bez biletu. Chodźmy pomacać jajca. Dotknij. Nie mogę uwierzyć, że to robię. A jeszcze raz. Nikt nie patrzy. Ale jajca. Spokojnie. No co plujesz, kurde, wieśniaku? Więc to jest słynny Reginald. No to dotykaj te jajca. Po co ci, babo, to dotykać? Dla chłopów tylko. To musiał być wspaniały człowiek. Tak, wspaniały człowiek. Dobra. Widzowie, awantura wino tu jest ogólnie. O tą winnicę całą. Co tu mamy jeszcze? Kurde, tyle misji, że normalnie, no nie wiem, co wybiera. Dobra, lecimy. Uda się miejsce, w którym odbędzie się aukcja. Dobrze. Nie możecie tego przegapić. Bilety tylko u mnie. Dobra, jeźdź, chłopie, już podotykałem na razie. Widzowie, jesteśmy na tej aukcji. Awantura o wino. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Witam. O! O, nie. Moja rodzina zajmuje się winiarstwem od 4 pokoleń. Ta, z tego co widać, z marnym skutkiem. I to właśnie dlatego to mnie, a nie jemu, powinien pan sprzedać Belgard. Jako urzędnik działam w imieniu księstwa, a Belgard jest teraz własnością Skarbu Państwa. Osobistym życzeniem ministra skarbu jest, aby Belgard trafiła w ręce odpowiedzialnego zarządcy. A o ile mi wiadomo, oboje macie problemy w swoich posiadłościach. Zatem dopóki się z nim nie uporacie, o sprzedaży Belgard nie może być mowy. No i trzymajcie się, papa. No i co? Zadowolony jesteś? Wszystko przez ciebie. Przeze mnie? Jesteś obłąkana dziewczyną. Ruda. Ludzie, ludziska, słuchajcie! Ogłasza się, że Matylda de Vermentino to przeklęta wariatka! Nie wygląda mi na przeklętą. Raczej na bardzo, bardzo wściekłą. Musiałeś jej się nieźle narazić. Tak? A ty co za jeden? Znawca kobiet? Tak. Nie, wiedźmin. Nie, jestem wiedźminem. Ale do tego, żeby rozpoznać wściekłość, znawcy nie potrzeba. Racja. Dobrze prawisz, bracie. Zaraz, mówisz, że jesteś wiedźminem? A nie szukasz może pracy? Bo widzisz, sprawa jest taka, że chcę kupić winnicę Belgard, ale ten urzędniczyna jej nie sprzeda, dopóki będę miał problemy u siebie w koronacie. To zależy. Przede wszystkim od rodzaju problemów. Generalnie nie jest dobrze. W zielniku zalęgły się jakieś potwory. Mój nadzorca zaginął razem z całym transportem wina. Ktoś porwał zielarkę. No, dużo tego. O tych nieszczęść, jak na jedną winnicę. Moim zdaniem to sprawka tej małej. Matyldy, znaczy. Ma słodką buźkę, ale charakterek diablicy.
No to jak? Pomożesz mi? No pogadajmy o... O właśnie, o nagrodzie. Mógłbym się tym zająć, ale nie za darmo. Ma się rozumieć. Jaka jest twoja stawka? Najwyższa. Co to jest? Dobra, niech stracę. 860. O, nie mógłbyś trochę spód... Dobra, trochę to jest tyle. Dobra, nie powiem tego, co chciałem powiedzieć. O, brzmi uczciwie. Brzmi jak robota dla Wiedźmina. Dobrze, pomogę ci. Dziękuję. Jestem naprawdę wdzięczny. Moja winnica leży na wschód stąd. Na pewno trafisz. A teraz wybacz, ale muszę pogadać z urzędnikiem. Może coś jeszcze wskuram? Dobra, no to lecimy, widzowie. Z tą nową zbroją, trzeba sprawdzić ją, przetestować. A ta się na mnie czai. Wariatka. A ta się tutaj z boku skraszowała. Aha, i ona też będzie ze mną gadać, tak? Aha, no tak myślałem. Psst. Jesteś Wiedźminem, prawda? Słyszałam, jak rozmawiałeś z tym durniem Liamem. Koszmarny typ. Tacy są najgorsi. Zawadiackie spojrzenie, gęba jak u elfiego półboga, a w sercu sama podłość. Zresztą nieważne. Zaczepiłam cię, bo tak się składa, że też chcę kupić Belgard, ale w mojej winnicy Vermentino nie dzieje się ostatnio najlepiej. Co za niezwykły zbieg okoliczności. Żaden tam zbieg okoliczności. Po prostu jestem pewna, że to Liam podkłada mi świnie. Świnie? W tajemniczych okolicznościach zaginęli moi pracownicy. Bednarz i kowal. Na przecince zalęgły się jakieś krwiożercze rośliny. Na pawim stoku też jest jakoś niespokojnie. Mogłabym długo wymieniać. Ale rzecz w tym, że jeśli nie uporam się z problemami w Vermentino, nie mam najmniejszych szans na odkupienie Belgardu. Mógłbyś mi pomóc w pierwszej kolejności? Płacę więcej niż Liam. O, proszę bardzo. Dobrze, porozmawiamy o nagrodzie. Płacisz lepszej niż on, nie? No to... Co powiesz na 940? Na tyle mnie nie stać. No to masz pecha. No to może tyle. Tak coś czuję, że wkrótce się... Dobra, równe 900, niech stracę. Tak coś czuję, że w... No te... Tak coś czuję, że w... No i ostatnia próba. Tamten mi dał, no... No dobrze. Ale mi wie, dużo. Mogę ci pomóc. Tam chyba było 830, nie? Chociaż spróbować. Wspaniale. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Moja winnica jest na zachód stąd. Okej. Okay. Same wiatraki widzę. Gdybyś mnie szukał, będę tutaj. Muszę dopilnować, żeby Liam nie wykręcił mi jakiegoś numeru za plecami. Jasne. Bywaj. No to i Geralt znowu. Awantura o wino. A gdzie to zadanie jest? Aha, tutaj podzieliło na ten. Ważna rzecz. Dobra, no to która? Która pierwsza? Która pierwsza? Dziwny kraj. Ciekawe, co za problemy. Zobaczmy na mapie. Uproszę bardzo. Dobra, niedaleko jest, to lecimy, nie? Dobra, widzowie, zobaczymy, jakie to problemy są w tej winnicy. Obstawiam, że po prostu bandyci, potwory. Panie, ratujcie! Tam przed nami są potwory! Co to są? Ja to znam. O kurwa, o kurcze. Dobra, zabawmy się. O tak. Kurde, trzeba zażyć jakąś wilgę. To jest kurwa. Uspokójcie się. O tak, to mi się podoba. Co ty robisz, kobieto? Chodź tu. I bum. No i pięknie. Właśnie, to chciałem powiedzieć, ale nie umiem tego nigdy wypowiedzieć.
Arche spory. Wielkie pory. Dobra, ciekawe co będzie następne. Bum. Dobra. Idziemy. Aha, dobra. Idziemy dalej. Ciekawe co następne mnie czeka. Też potwory? A no roślinki. A ciekawe, jak zobaczę na ten do wpisu. To było tu? Tak, tutaj. Jakie to będą? Nie. No nie wiem co to jest, ale tu jest. Igni, Art i Przeklętym. Okej. Okay. To dajmy przeciw Przeklętym. I choćby się zabawić. Złaj z tego płotu, znaczy płotki. Idziemy. A ciekawe czy lubią petardę. Co tak pompujecie tą ziemię? Kurczę, co się tu dzieje, widzowie? A, to by było na tyle. Masz, brzydulu. Dobra. Jest martwy. Nie gadaj. Myślałem, że tak sobie leży. Ona nie była śmiertelna. Ale wykrwawił się. Co my tu mamy? Ten list. Z notatki jasno wynika, że ktoś panuje przeciwko koronacie. Szkoda, że nie wiadomo kto. O, proszę bardzo. Czasem dowiem się więcej. Dobra. Znajdź dowody sabotażu. O! Ciekawe, gdzie ja te znajdę te dowody. Kurwa, nie to. Wszystko się widzowie przyda. Aha, czyli to po prostu nie jest. Dobra, dobra. Muszę sobie zaznaczyć to. I idziemy do kolejnego. Który jest najbliższej? Mam tu, tu. Aha, no te. No to chodźmy tutaj. O, dobra, to jest najbliżej. Jest i płotka. Na płotce lecimy. Czyli obstawiam, że tutaj też będą. Te rośliny całe. Czy nie? O. A jest. Coś do mnie strzelo. Co za cholera? Chodź tu. Nie uciekaj. Pobawmy się. Dobra, jedna wyparowała. Aha. Co się tu kurczę dzieje? Geralcie, co ty robisz? Na co ty czekasz? Aha, bo tu będzie, przyjdą ludzie, tak? Minęło pół roku. Ludzie pewnie wrócą. Tak jest. Dobra, elegancko. Nie płacz, kobieto. Pewnie byś chciał, żeby ci za ratunek do nóżek padł. No a jak? Awantura, wino. I tu pewnie znowu rośliny, tak? Ileż można tych roślin cholernych? Aha. Okej. A co my tu mamy? Jak tam? O kurwa. A witta! Witam, witam! Co ta? Pobawimy się? Dobra, dobra, co ty Geralt robisz? Podpalmy ich. Dobra, jednego. A tego też podpaliłem, dobra. Aha, dobra. Uciekaj, kobieto. Aha, no te. Uciekaj, kobieto. Na co ty czekasz? Zacny kawalerze, zapuściłam się na północ w poszukiwaniu ziół do nowego rodzaju wina, aż to nagle... Spokojnie, już po wszystkim. Te huncfoty porwały mnie pewnie huncfoty? Na okupu, a znając problemy pana Liama, i tak nie miałby czym za mnie zapłacić. Ojejku, straszne. No, ale dzięki tobie już po wszystkim. Jeśli potrzebujesz jakichś ziół, to w koronacie mam duże zapasy. Odprowadzisz mnie? Jasne. Mam coś jeszcze do załatwienia. Jestem tuż za tobą.
Ale czekajcie, widzowie, bo tutaj... Aha. No, i jesteśmy. Jeszcze raz dziękuję za ratunek. Chcesz może coś... Widzowie, ale tam mi się wydaje, że tam było ważny element. Dzień. Ważny element tam był w tym. A ja teraz nie pamiętam, gdzie to było. Widzowie, dajcie mi znać, gdzie to było. Jak jedno było tu, to mi się wydaje, że drugie gdzieś tutaj było. A nie, tutaj jest. Dobra, idę tam, udaje się, może tam jeszcze coś będzie. Dobra, widzowie, kaj to było. To było tutaj. O, dobra, są jeszcze zwłoki. Wchodzimy do środka. Tylko jak się tu wchodziło, nie wiem. O, tędy, dobra. Widzę, że są jeszcze... Aha, dobra, nie tędy się wchodziło. Ale tutaj jest coś ważnego. Pobrudzony list. Krótko i na temat. Macie porwać zielarkę Liama, żeby nie pozwolić mu dokończyć produkcji mojego nowego wina. Nie tykać dziewuchy, póki nie przyśle nowego polecenia. Nie spieprzcie tego, głąby kapuściane. O, proszę bardzo. No to była bardzo ważna informacja. Czyli najwyraźniej to nie... Nie, no nic to nie daje. Ogórka tu mieli. Ciekawe, co z tym ogórkiem robili. Trzeba oczywiście wszystko ładnie przeszukać. Po drodze jeszcze napotkałem na jakieś inne zlecenie, ale już nie wykonywałem ich. O, proszę bardzo. A, proszę bardzo, gówno tu jest. Dobra, udaję się do kolejnego punktu. Dobra, ostatni, widzowie, punkt. Tutaj co będzie? Tutaj nic nie ma. Co to kurwa jest? Dobra, tak nie będziemy się z nim bawić. Rzucają do mnie jakimś gównem. Może by ich tak tym duknął. Co ty na to? A nie, we dwóch to nie. Uspokój się, byczku. Dobra. O ty gnoju! Rozniszczyłem ten kamień, czy się odbił ode mnie? Tak się to szybko stało, że nawet nie zauważyłem. Rzucił w kolegę, halo. O, zginął. Twój kolega jest dead, byczku. Co ty na to? O kurde, co się stało? I teraz, kończymy. Dobra, elegancko. O, proszę bardzo. To się przyda. Dobra, mamy. Jeszcze jakiś list. Przestań się gryźć i mieć wyrzuty sumienia. Liam... Prawie nic ci nie płaci, a ty masz rodzinę na uczyn, dlatego... Ukryj gdzieś tej część tej zaliczki. A ciekawe, kto to napisał. Pieniądze nie śmierdzą. O, to ciekawe. Aha. Znajdź skrytkę... W kupie gnojówki? Dalej. No ta, widzowie. Musimy znaleźć skrytkę w kupie gnojówki. Okej. Widzowie, będziemy grzebać w kupie gnojówki. Żeby znaleźć kupę gnojówki. Ciekawe, co tam będzie ukryte. A? No tylko gdzie ta... To jest gnojówka? Nie, no chyba nie. W kupie gnojów... No ta... Co za smród. Dobra, to jedno już mamy. To jeszcze musimy wykonać zadanie poboczne kolejne. Bez zbadania problemu daj możliwość przyjęcia winnicy albo uporaj się z kłopotami Matyldy i kontynuuj śledztwo. O, dobra. I to widzowie, w następnym odcinku będziemy kontynuować to śledztwo. Będziemy rozwiązywać drugiej winnicy problemy. Nic tam oczywiście nie znalazłem przy tych bandytach, niestety. Ciekawe, co ta zielarka ma.
Witaj. Ciekawe, co masz do zaoferowania. Co masz w zapasie? No, co to jest? O, eliksir na oczyszczenie. Eliksir odwrócenia? Aha, a to jest, co to jest? Zwraca do puli wszystkie punkty wydane na rozwój umiejętności, dzięki czemu nie możesz je rozdysponować na nowo. A to co robi? Aha, dobra. Nie chcesz czegoś ode mnie kupić? Mam od cholery jakiś skóry czegoś tam, a ona w ogóle pieniędzy nie ma. To chyba nie kupi. Dzięki. Żegnaj. Bywaj. Ja się z wami również, widzowie, żegnam. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie, papatki, hej, jo!